Dzień dobry, Kociokwik. Piwny głos w czasach kwarantanny. Ale nie będziemy mówić za bardzo o kwarantannie, bo wszyscy mamy jej chyba dość. No a dopiero tydzień. A dopiero tydzień, a konsekwencje będą się jeszcze ciągnęły bardzo, bardzo długo. Ale ponieważ nie jesteśmy wirusologami, nie jesteśmy specjalistami od epidemii, nie jesteśmy lekarzami, to nie będziemy się wymądrzać na tematy, na które nie mamy odpowiedniej wiedzy. Nie jesteśmy też ekonomistami, więc też nie będziemy mówić o tym, jakie to będzie miało długofalowe skutki dla naszej gospodarki, a będzie miało... Więc będziemy... No ale tak, jeżeli ktoś albo ma kwarantannę, albo po prostu pracuje z domu, no to ma w domu trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Na co się robi, jak się ma więcej czasu w domu? Zakładając, że nie ma się dzieci. Więc można oglądać Netflixa, można sprzątać, gotować. Na przykład ostatnio zrobiłem bardzo dobre cnederki królicze w pomidorowym sosie. Albo można czytać książki. I uznaliśmy, że to jest idealna okazja, żeby pokazać wam moją kolekcję książek piwnych i opowiedzieć parę słów o tych książkach. Czy to fajne, czy nie fajne, czy warto. Oczywiście będziemy to robić w bardzo, bardzo wielu odcinkach. Tak, chcę to rozłożyć, no bo byście mieli więcej do oglądania. I żeby Marcin mógł zaprezentować całą swoją kolekcję, a trochę to zajmie. No, więc mamy co nagrywać do końca roku. Tak, tak. Nie, żebyśmy się spodziewali, że kwarantanna będzie trwała do końca roku. Zresztą nie nazywajmy tego kwarantanną, bo to nie jest kwarantanna, to jest po prostu tak. Izolacja jakaś tam. No ale dobra. Dobrowolna. Starczy tego gadania o zarazach i innych takich. To działa. W tym odcinku skupimy się na literaturze polskiej. I tą literaturę polską, która nie jest bardzo bogata w porównaniu z literaturą anglojęzyczną, czy niemieckojęzyczną, chociaż tutaj akurat nie wiem, bo po niemiecku nie szprecham i mam tylko jedną pozycję, którą kiedyś dostałem. Natomiast polskich mam niemało. Ale podzieliliśmy sobie na kilka działów. Tematycznych. I zaczniemy od tego, za czym teraz pewnie niektórzy tęsknią, czyli wycieczki. Tak, w sam raz na czas, kiedy wszyscy mamy siedzieć w domach. A skoro wycieczki, no to przyda się jakiś przewodnik. Bo gdzieś chcemy jechać i ktoś tam być może już wcześniej był i napisał, co jest fajne, a co nie. I to jest bardzo długi wstęp do tego, żeby powiedzieć, że będziemy dzisiaj mówić o polskojęzycznych przewodnikach piwnych. Tak. Pierwszy to jest potężna pozycja. Ma aż 16 stron. Krzysztof Żurawski ze Szczecina nad Morze Czarne, czyli przez Lwów i Kijów na piwo do Odessy. Brzmi jak reportaż. Brzmi jak reportaż. A w każdym razie relacja? Wydawnictwo Piwaria 2007. Jest to po prostu relacja podróży. I mamy tutaj takie miasto jak Kijów. Mamy wstęp. Parę słów o Lwowie, co tam ciekawego. Parę słów o historii, no bo polskie wydawnictwo piwne nie może się obyć bez historii. Co było w 1927, co w 1939. Parę słów o jednym browarze, później Kijów. O browarze Obołon. Trochę zdjęć, butelek. Trochę zdjęć, nie butelek. No i i Odessa. I trafili do jakiegoś malutkiego browaru i byli świadkami rozlewu piwa w plastikowe butelki. I powrót. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to jak troszeczkę długi wpis na blogu. Tak. Czyli przyjechaliśmy o takiej i takiej godzinie i działo się wtedy to. To nie jest taki typowy przewodnik bezosobowy, taki, w którym dostaniemy po prostu konkretne informacje. Mhm. To są bardziej zapiski z podróży. A zapiski z podróży mają swój urok. Mają. Niektórzy lubią czytać. Niektórzy takie tak. Rzeczy. Więc jest coś takiego. Ja to akurat kupiłem bezpośrednio u autora, który sprzedaje te rzeczy wysyłkowo. I od razu też, już taka solidniejsza, tego samego Krzysztofa Żurawskiego. Moja piwna górna Frankonia, czyli nie moja, tylko pana Krzysztofa. No właśnie, górna Frankonia, bardzo ciekawy region. Tak. I o ile to pierwsza jest ciekawostką, to Górna Frankonia to jest przez niektórych uważany za najbogatszy region, jeśli chodzi o zagęszczenie browarów. Oczywiście jest to dla zajadłych germanofilów, no bo jeżeli ktoś nie lubi Pilsa Weizena, to raczej nie będzie się tam dobrze bawił, no chyba, że trafi do Bambergu i wypije wszystkie wędzonki, jakie tam mają.
Chyba, że lubi Marceny. No chyba, że lubi Marceny. Ale generalnie mamy tak. Mamy opisy browarów. Mamy fajne, kolorowe zdjęcia. Fragment ekspozycji ukończącej historię piwowarskiej rodziny. Jest trochę o mieście, parę słów o tym, co ciekawego jest w Bambergu, jakie atrakcje. I też jest to w pierwszej osobie. Nasza piwna przygoda zaczyna się po wyjściu z katedry, idziemy tutaj, następnie idziemy w stronę dworca. Więc jest to książka, którą można sobą zabrać i iść po prostu po śladach autora, zobaczyć, co się zmieniło od tego czasu, kiedy on tam był. Górna Frankonia nie jest nowa, ale książka jest. To jest 2019 rok. Pewnie jeszcze nie można w Bambergu płacić kartą, ale może za jakieś 20 lat to się zmieni. Nie, są miejsca, gdzie można. Przejdźmy teraz do zamierzchłej historii i książki, której już się nie kupi. I to, co było opisane w tej książce, też już w wielu przypadkach jest historią. Czyli jedyny chyba do dzisiaj przewodnik po pubach w Polsce. Tak, o tym przewodniku już mówiliśmy przy okazji mówienia o innym przewodniku. Jaki młody ziemek? No wiem, że młody ziemek, no. Mówiliśmy o tym przy okazji innego przewodnika. To jest bardzo fajnie napisana książka. Z doświadczenia własnego spisana, nie na zasadzie takiej, że tu i tu działa pub. Tak. I cześć. I są jeszcze puby, które istnieją. Tak. Większość już nie. Nie, myślę, że sporo z nich może istnieć, tylko że to nie są puby craftowe, w związku z tym tak, nie jesteśmy tak do końca w temacie. W większości oczywiście. W ogóle mi się strasznie podoba nazwa. Prosto z pipy. No bo pipa to jest jedna z nazw kranu do piwa, więc to nie jest nic oburzającego, ale jest to 500 pubów w całej Polsce. Oj, reklama Millersa. No, ale co tam. Dębowy mocno. I tu mamy rok 2003. Piłaś już wtedy piwo? W 2003 tak, już byłam pełnoletnia i mogłam pić piwo. Ja też. Aczkolwiek dopiero od grudnia. Więc w sumie trochę nie. No i Warszawa. Warszawę troszeczkę znamy. Czy kojarzysz lokale opisane? No. Adler. Nie. Bawarska. Nie. Blues Bar. Bonanza Pub. Chciałabym zaznaczyć, że w 2003 roku jeszcze nie mieszkałam w Warszawie. A. Der Elefant. O, Der Elefant tak, znamy, istnieje. Tak, byliśmy nawet tam. No. Gniazdo Piratów. Chyba wciąż byliśmy się ma dobrze. Byliśmy w Gnieździe Piratów. Na hamburgerze. Tak. Gorączka Złota. Gorączka Złota ma się bardzo dobrze. I oby jak najdłużej. O. Dobrze się tu pije, a właścicielka, pani Małgosia, oczywiście pozdrawiam pani Małgosię, podaje dobre przekąski. Gołąbki bez ryżu, karkówkę z rusztu, w sezonie pyszne ogórki małosolne. Nie jadłam tam ogórków małosolnych. Musimy pogadać panią Małgosię, żeby tak. Przywróciła ogórki małosolne. Poproszę. Lubię ogórki małosolne. O, Lolek. Lolka kojarzysz? No tak, oczywiście, że no każdy kojarzy Lolka. Każdy, kto studiował w Warszawie, kojarzy Lolka. Ja kojarzę Lolka, bo kiedyś coś o nim czytałem. Soma. Pierwszy, jak dotąd, jedyny browar restauracyjny w Warszawie. Jeden z trzech mikrobrowarów w Polsce. Jeden z trzech mikrobrowarów w Polsce. Zamierzchła historia. Soma oczywiście już dawno nie funkcjonuje. Mhm. Śmieszne jest to, że sprzęt, warzelnia, próbowali ją sprzedać tu, tam i ona tak krąży od lat i próbuje znaleźć swojego nowego właściciela i chyba nigdy tego nie zrobi. Taka warzelnia widmo. A niektórzy twierdzą, że została pocięta na żyletki. W sumie fajnie było, gdyby ktoś się podjął zrobienia prosto z pipy. Dwa. Tak, prosto z pip. Prosto z pipy po latach. Prosto z pip, przewodnik po wielokranach. Skoro prehistoria, to kolejna prehistoria. Browary w Polsce. Aleksander Strojny. Tej książki już się nie zdobędzie, bo nawet ostatnio jakiś czas temu szukałem, czy gdzieś jeszcze jest, ale już tylko w jakichś kolekcjach używki. Rok 2009. I to był przewodnik po wszystkich działających polskich browarach. Zrobiony właśnie tak jak
tak jak przewodnik. Tak, o tym przewodniku też już kiedyś wspominaliśmy. Tak. To jest właśnie tak bardziej turystyczne, czyli jedziesz do miasta X i zobaczysz w nim historyczne to, to, to i to. A, przy okazji jest browar, wiesz? W sumie dlatego jest w tej książce. O, jest etykieta specjalna. Czasami są zdjęcia browaru, czasami są zdjęcia, tak jak browar Czarnków, parasoli w pubie gdzieś tam z logo Czarnków. W sumie, co jest pozytywne, to to, że z tych browarów tu opisanych zdecydowana większość wciąż stoi, wciąż funkcjonuje. Co? Olsztyn jest w dziale Mazury i Podlasie. Olsztyn to nie są Mazury? To jest Warmia. Może blisko Mazur. Nie, byłam ciekawa, co jest z Olsztyna. Browar Kormoran. Tak, browar Kormoran, ale jest tutaj też wspomniany browar Jurand. Już wtedy nie działający, prawda? Chyba tak, chyba nie działający. Mam. No. Ale najciekawsze jest to, że wśród najciekawszych atrakcji w okolicach Olsztyna są wymienione klewki. I to wcale nie z tego powodu. Którego powodu? Nie mów mi, że to pamiętają już tylko ludzie z Olsztyna. Ale co? No, że Andrzej Leper mówił, że talibowie w klewkach. A! No, a więc tutaj klewki są wymienione, dlatego że jest tam zabytkowy, częściowo drewniany kościół i pałac XIX wieku. Że tam zabytkowe lotnisko CIA. Nie, to nie. Lotnisko jest w Kiejkutach. A, znaczy, w klewkach jest? Nie, czekaj. Lotnisko jest w ogóle w Szymanach. W Kiejkutach, starych Kiejkutach, no, jest ta baza. Nie ma żadnej bazy. A w klewkach talibowie testowali wąglika na krowach. Okej. Okay. Wszystko ma sens. Nie. Wiem. To jest właśnie zrobione jak taki klasyczny przewodnik turystyczny. Tak. Z piwa. A 10 lat później wydano przewodnik browary w Polsce, któremu już poświęciliśmy osobny odcinek, więc... Drugi raz nie będziemy o nim mówić, znajdziecie linka tutaj na górze. Możemy tylko tak pokrótce. To jest tak, jest aktualne, jeśli chodzi o browary. To, nie, no jest aktualne. W miarę, no. No jest aktualne, stany na kwiecień 2019. Tak, tak, tak. Natomiast używać się tego za bardzo nie da, przewodnik to nie jest. Jest po prostu tak randomowo rozrzucone gdzieś tam. Ale za to okładka jest fajna, bo jest trochę śliska i jest trochę matowa. No, ładnie wygląda na półce. Mhm. Jeżeli lubicie mieć ładne półki. Myślę, że taka książka powinna powstawać raz na 10 lat, żeby było spis wszystkich browarów. Może lepsza. Nie taka. Znaczy generalnie przewodnik po browarach w Polsce. Co 10 lat można by sprawdzać, co się zmieniło, jak się zmieniło. Biorąc pod uwagę to, że po tym roku może się dużo zmienić, to... I tak, to za rok ta książka byłaby o połowę mniejsza. W sumie takich przewodników nie jest za wiele. Mi na przykład brakuje czegoś nowszego o karczmach, pubach. Przydałoby się. Pytanie, czy by się przydało, czy lepsze to by było po prostu w formie aplikacji. Jak to będzie w formie aplikacji? Byłoby spoko. Czyli są aplikacje, gdzie można znaleźć lokalną OnTap na przykład, ale coś więcej o samym lokalu, o historii, jakaś taka informacja. Na przykład Czesi mają mapkę interaktywną browarów, tylko że na tej mapce w aplikacji tam jest ich 500 pewnie już koło tego. Czech Breweries, jak wpiszecie w Google Play, to znajdziecie. Można się oznaczać, gdzie się było i w ogóle wszystko fajnie. Kamra ma swoją fajną aplikację, gdzie są i browary, i puby. Można sobie tam jakieś filtry porobić, różne takie rzeczy. W Polsce, no, mam nadzieję, że wkrótce coś takiego powstanie. No bo jednak trochę tych browarów mamy, trochę tych lokali. Jeszcze. Trochę tych knajp mamy. Jeszcze. Kraj nie mały. Jeszcze. I wypadałoby, żeby coś powstało na ten temat. I miejmy nadzieję, że coś takiego powstanie, a do tej pory będziemy czytać książki z 2003 roku. Tak. Chyba, o miejscach, które już nie istnieją. Chyba, że się kwarantanna przedłuży, to sami napiszę może.
Tak. To będzie bardzo... To będzie bardzo takie uczestniczące, tak? Tak? W sensie wychodzimy z tego pubu. Nie, Anie, czekaj. Wyobrażamy sobie, że wychodzimy z tego pubu i po lewej stronie. Weźmiemy zdjęcia z Google Maps. Niektóre puby mają jeszcze zdjęcia w środku, póki są. No więc podróżować można sobie palcem po mapie, palcem po książce, tylko czystym palcem, żeby książki nie zepsuć. Więc udanych podróży interaktywnych, a my się widzimy. Za czas jakiś.